Hej, witajcie, Kujawsko-Pomorska Szkoła. E, rozpoczynamy lekcję historii. Jest oczywiście z nami pan Szymon Wiśniowski, który będzie Wam dzisiaj opowiadał o czym? O wiośnie ludów na ziemiach polskich, czyli będziemy rozmawiali o rewolucji europejskiej z połowy XIX wieku. Dzień dobry, witam, kochani. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilką, tematem dzisiejszej lekcji będzie wiosna ludów, czyli europejska swego rodzaju rewolucja z połowy XIX wieku, a my dzisiaj skupimy się właśnie na tym, co w czasie wiosny ludów działo się na ziemiach polskich. Tradycyjnie w podstawie programowej zapisano, że w wyniku tego tematu uczniowie powinni przede wszystkim potrafić opowiedzieć, jakie były przyczyny i skutki powstania krakowskiego, o tym mówiliśmy na poprzedniej lekcji, dzisiaj tylko wspomnimy oraz powinni powiedzieć w jaki sposób wyglądała wiosna ludów na ziemiach polskich. Ale żeby właśnie opowiedzieć o tej wiośnie ludów na ziemiach polskich najpierw również trzeba przypomnieć sobie informacje dotyczące tego jakie były przyczyny europejskiej wiosny ludów w połowie XIX wieku. Nasza lekcja będzie składała się z kilku części. Prosiłbym Was, abyście dzisiaj właśnie byli bardzo skupieni, ponieważ pojawi się dużo informacji. Będziemy przypominać o Powstaniu Krakowskim i Rabacji Galicyjskiej. Będziemy również mówić o wiośnie ludów, czyli o wydarzeniach we Francji, Austrii, w Niemczech oraz Włoszech w połowie XIX wieku. Następnie przejdziemy płynnie do ukazania wydarzeń z 1848 roku w Wielkopolsce oraz w Galicji, czyli z Małopolsce na południu Polski. Będziemy również wskazywać jaki był udział Polaków w wydarzeniach Wiosny Ludów w całej Europie, nie tylko na ziemiach polskich. Więc faktycznie mamy bardzo dużo rzeczy dzisiaj do opowiedzenia, więc zaczynajmy, nie traćmy czasu. E Przypominając informacje z poprzedniej lekcji, warto cofnąć się do klęski powstania listopadowego, czyli do roku 1830. I Otóż po powstaniu listopadowym na ziemiach polskich działo się bardzo wiele. Polacy ponieśli konsekwencje przegranego powstania listopadowego. Jeśli chodzi o zabór rosyjski, to konfiskowano Polakom majątki, Zsyłano naszych patriotów, żołnierzy walczących w powstaniu na Syberię, na tak zwaną katorgę, czyli do pracy w ciężkich, do ciężkiej pracy w kopalniach na Syberii. Dodatkowo nałożono na Polaków wysoką kontrybucję, czyli Polacy musieli zapłacić odszkodowania, zapłacić kary finansowe. Zlikwidowano Królestwo Polskie, czyli zlikwidowano Autonomię Królestwa Polskiego. Wprowadzony został statut organiczny zamiast konstytucji, zlikwidowano polskie wojsko. Pojawił się język rosyjski w urzędach. Prowadzono stan wojenny, zlikwidowano uniwersytety, a w Polsce zaczął rządzić namiestnik, nowy namiestnik Iwan Paskiewicz, feldmarszałek, który stłumił powstanie listopadowe, był określany często właśnie jako książę warszawski. Do pilnowania porządku w królestwie polskim w Warszawie wybudowano cytadelę, czyli taką twierdzę, która miała być postrachem i być przestrogą dla Polaków, że nie warto się buntować. W Zaborze Pruskim sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej. Tutaj przede wszystkim uwłaszczono chłopów, czyli dano im możliwość pracy oraz otrzymali oni pieniądze na, za pracę na swojej, na ziemi, na której mieszkali. Pojawiły się nowe elementy w gospodarce, pojawiły się młyny, cukrowni, co wpłynęło na rozwój gospodarki, na rozwój rolnictwa oraz pojawił się obowiązek szkolny, obowiązek szkolny, no i niestety pojawił się język niemiecki w urzędach oraz szkolnictwie. Polacy mieszkający w Zaborze Pruskim stwierdzili, że należy przede wszystkim skupić się na pracy u podstaw, na pracy organicznej, czyli na pracy. Aby poprawić jakość polskiej e, gospodarki, e, pojawili się Polacy, m.in. Hipolit Cegielski, którzy sta, e, stawiali na pierwszym miejscu przede wszystkim pracę e, z Polakami. E, powstało Towarzystwo Naukowej Pomocy, powstał bazar, czyli taki jakby, takie miejsce w Poznaniu, gdzie Polacy mogli się spotykać tam był hotel, sklepy. E, powstała fabryka maszyn rolniczych wspomnianego Hipolita Cegielskiego. O tym wszystkim mówiliśmy szczegółowo na e, poprzedniej e, lekcji. Rok 1846 w naszej historii to niestety nieudane Powstanie Krakowskie i próba powstania w Wielkopolsce. Tutaj zostali aresztowani w Poznaniu dwaj działacze patriotyczni Karol Libelt oraz Ludwik Mierosławski. Tego drugiego warto zapamiętać, bo za chwilkę o nim będziemy mówić troszkę więcej. Powstanie Krakowskie. Kończy się klęską po tygodniu. Na czele powstania stanął m.in. Edward Dębowski, który zostaje przez Austriaków zastrzelony w momencie, gdy rusza na czele procesji, rusza na czele właśnie grupy Polaków, aby namówić chłopów do powstania. Zostaje przez Austriaków rozstrzelany, zostaje zabity. W tym samym czasie, gdy wybucha powstanie krakowskie, w Zaborze Austriackim w Galicji Austriacy podburzają polskich chłopów przeciwko szlachcie. Chłopi się buntują, dochodzi do e, kch, buntu chłopskiego, na czele którego staje Jakub Szela. E, w historii te wydarzenie jest określane jako rabacja galicyjska. E, wielu, e, wiele szlacheckich domostw, wielu szlachciców, rodzin szlacheckich ginie, właśnie zabitych przez chłopów, którzy w ten sposób mszczą się. Kch, kch. Przeciwko szlachcie podburzeni przez Austriaków. To są wydarzenia z początku 1846 roku. Dwa lata później dochodzi do rocznicy tych wydarzeń, no i właśnie w lutym 1848 roku dochodzi do dużych protestów we Francji. Te protesty związane są m.in. z sytuacją gospodarczą, z biedą, z dużym bezrobociem wśród nowej grupy społecznej, która się we Francji w pierwszej połowie XIX wieku wytworzyła, czyli wśród robotników dochodzi do protestów. W wyniku tych protestów władze traci w Paryżu francuski król z dynastii burbonów Ludwik Filip, który ta dynastia burbonów powróciła na tron francuski po klęsce Napoleona Bonaparte. W wyniku wydarzeń w Paryżu powstaje we Francji nie królestwo, tylko kolejna republika francuska, i w tej republice francuskiej karierę polityczną bardzo szybko odnosi bratanek Napoleona Bonaparte, Ludwik Napoleon III, który w 1852 roku przywraca cesarstwo. Troszeczkę tutaj już wychodzę do przodu, mówiąc właśnie o tym cesarstwie. Francuskim Napoleona III. Wydarzenia z Francji mają swój wpływ, mają również skutek na, na wydarzenia w Niemczech, we Włoszech oraz w Austrii. W tym samym czasie, gdy traci władzę Ludwik Filip we Francji, we Włoszech również dochodzi do protestów. Warto tutaj zwrócić uwagę i pokazać na mapie, jakbyśmy mogli poprosić mapę na cały duży ekran. Na mapie widzimy Włochy podzielone na kilka państw. Na południu Włoch znajduje się Królestwo Obojga Sycylii, na północy znajduje się Królestwo Sardynii, czyli Piemont. Mamy państwo kościelne, okolice Wenecji są to tereny, które należą do Imperium Habsburgów. Włochy są rozbite, i Włosi właśnie postanawiają spróbować zjednoczyć wtedy państwa włoskie. Włosi walczą, dochodzi do protestów przeciwko m.in. Austriakom. Hasło zjednoczenia Włoch rzuca wówczas władca, król Piemontu, Karol Albert. Niestety dla Włochów te, ta próba zjednoczenia Włoch. Kończy się nieudanie. Austriacy w 1849 roku pacyfikują dążenia włoskie. Dodatkowo również Francuzi wspierają państwo kościelne, i wiosna ludów we Włoszech kończy się niestety nieudanym, nieudaną próbą zjednoczenia Włoch. W Austrii w tym samym czasie także dochodzi do protestów. W Wiedniu protestują przede wszystkim. Austriacy przeciwko polityce kanclerza Clemensa Metternicha, to jest postać związana jeszcze z kongresem wiedeńskim, ustępuje cesarz Ferdynand I. Na jego miejsce pojawia się młody osiemnastoletni nowy cesarz Franciszek I, który początkowo zgadza się na pewne ustępstwa, na demokratyzację. Kraju jednak po roku tak naprawdę pacyfikuje Austriaków. Dodatkowo w Imperium Habsburgów dochodzi do buntu Węgrów, którzy postanawiają się odłączyć od monarchii austriackiej, od monarchii habsburskiej. Na czele rewolucji, na czele powstania węgierskiego staje węgierski dziennikarz, polityk Lajos Koszut, który. Namawia Węgrów, przekonuje do tego, aby się odłączyć od Austriaków. Dochodzi do wojny austriacko-węgierskiej, na pomoc Austriakom ruszają Rosjanie, tutaj mamy interwencję rosyjską, która tłumi próby Węgrów na odzyskanie niepodległości. Austriacy triumfują. W tym samym czasie również dochodzi do protestów, do, do Wystąpień w państwach niemieckich. Jak widzimy na mapie, Niemcy także podzielone są na szereg państw. Przede wszystkim dużą rolę tutaj odnoszą Prusy, ale również mamy Austriaków, mamy wiele mniejszych, większych państw na terenie dzisiejszych Niemiec. Głównym hasłem wiosny ludów w Niemczech jest przede wszystkim zjednoczenie Niemiec pod egidą Prusk. Natomiast władca Pruski, król Pruski, nie chce przyjąć. Korony proponowanej mu przez Parlament Ogólnoniemiecki, który obraduje w Frankfurcie w 1848 i 1849 roku. Tak wygląda wiosna ludów w Europie w ciągu tych dwóch lat 1848-1849 roku. Do pewnych wydarzeń również dochodzi na ziemiach polskich. No i właśnie wiosna ludów przede wszystkim na ziemiach polskich kojarzyć nam się powinna z wydarzeniami w Wielkopolsce i z Ludwikem Mierosławskim, który zostaje na wiosnę 1848 roku wypuszczony z więzienia. Przypomnę, że trafił do więzienia w wyniku nieudanego powstania z 1846 roku. W wyniku wiosny ludów w Niemczech Polacy w Poznaniu e, tworzą rodzaj rządu, czyli Komitet Narodowy. Który to ciekawe nawet ogłasza niepodległość Wielkopolski. Mówimy wówczas o powstaniu Wielkopolskim. Wojska pruskie oraz prusacy rozmawiają z polakami. Udaje im się polaków namówić oraz przekonać do autonomii. Polacy odpuszczają temat niepodległości. W tym czasie możemy powiedzieć, że prusacy łamią. Porozumienia z, 1000, z kwietnia 1848 roku. Ludwik Mierosławski próbuje walczyć z wojskami pruskimi. Dochodzi do dwóch zwycięstw, m.in. pod Miłosławem oraz Sokołowem, ale ostatecznie w maju 1848 roku powstanie Wielkopolskie, z 1848 roku kończy się klęską kończy się likwidacją Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli likwidacją tej ostatniej autonomii, która funkcjonowała, a Wielkie Księstwo zostaje przekształcone w prowincję poznańską i bezpośrednio wcielone do państwa pruskiego. Rozpoczyna się kolejny okres germanizacji. W tym samym czasie, wiosną 1848 roku, dochodzi również do powołania polskich rządów, polskich komitetów narodowych w Krakowie i Welwowie. To jest właśnie luty, marzec 1848 roku. Polacy nawet powołują Gwardię Narodową, czyli wojsko. W tym samym czasie dochodzi również, przypomnę, do protestów w Wiedniu, więc Austriacy muszą iść na pewne ustępstwa dla ratowania swojej pozycji. Wspomniałem, mamy nowego cesarza austriackiego, Franciszka Józefa I, natomiast władze miejscowe, austriackie w Galicji nie chcą, aby Polacy coraz, aby Polacy właśnie się buntowali, więc uwłaszczają chłopów. To powoduje, że nacisk Polaków słabnie. Dodatkowo ziemiaństwo zostaje również uspokojone w ten sposób, że Austriacy obiecują, że za uwłaszczenie chłopów ziemianie otrzymają odszkodowanie. Ziemianie Tracą niestety, tracą niestety tutaj jakby chłopów jako tanią siłę roboczą, natomiast chłopi e, utrzymują prawo e, tak zwanych serwitutów, czyli możliwość korzystania na przykład z pańskich lasów e, czy łąk oraz Austriacy zaczynają wykorzystywać e, animozję pomiędzy Polakami a Ukraińcami w Galicji, w Małopolsce Wschodniej, w ten sposób starają się troszkę szachować Polaków, pokazując, że oprócz Polaków mamy również Ukraińców, których także będziemy wspierać przeciwko Polakom. To jest punkt myślenia Austriaków z 1848 roku. Możemy powiedzieć, że wiosna ludów w Zaborze Austriackim tak naprawdę nie zdążyła się zapalić, a już została tutaj przez Austriaków zgaszona przez. Przez właśnie uwłaszczenie chłopów i danie odszkodowań ziemianom, którzy w tym momencie nie myśleli o tym, aby walczyć o, o niepodległość czy głosić hasła pro-Polskę. Polacy biorą udział w wydarzeniach wiosny ludów niemal w całej Europie. Chciałbym Wam pokazać przede wszystkim kilku bardzo ważnych polskich działaczy z okresu wiosny ludów. Na fotografii widzimy Adama Mickiewicza, który, będąc na emigracji, cały czas angażował się w sprawę polską i próbował wykorzystać wydarzenia wiosny ludów w Europie dla sprawy polskiej. Udało mu się stworzyć polski oddział wojskowy, który walczył we Włoszech. Wiosną 1848 roku przeciwko Austriakom i co ciekawe przeciwko Francuzom. Nawet myślano o tym, aby przerzucić następnie ten legion na Węgry, aby tam mógł walczyć przeciwko Austriakom i Rosjanom. Niestety ta próba zakończyła się klęską. Kolejnym Polakiem, który zapisał się w historii wiosny ludów, był generał Józef Bem, widoczny na fotografii. Postać bardzo ciekawa pod tym względem, że Generał y, Józef Bem, wspominaliśmy o nim, brał udział w Powstaniu Listopadowym i y, przyczynił się m.in. do uratowania polskiego wojska w czasie bitwy pod Ostrołęką. Następnie w 1848 roku generał Józef Bem staje na czele y, armii węgierskiej przeciwko właśnie siłom austriackim i rosyjskim. Jest naczelnym wodzem armii węgierskiej. Przed nim tą funkcję pełnił inny Polak, Henryk y, Dębiński który niestety po klęskach został odsunięty od władzy, następnie zastąpiony właśnie przez generała Józefa Bema. Warto o tym powiedzieć, że generał Bem jest uważany na Węgrzech za bohatera narodowego, tak samo również u nas. To jest też element tej naszej wspólnej historii, wspólnej dobrej relacji polsko-węgierskiej m.in. czasy wiosny ludów i postać generała Bema. Powiem jeszcze tylko tyle, że po klęsce powstania węgierskiego generał Józef Bem Udaje się do Turcji, gdzie również wspiera um, Turków w walce przeciwko Rosjanom, a Rosjanom, ale to już jest troszeczkę inna e, historia. Podsumowując, kochani, dzisiaj dużo tych informacji, e, dużo e, postaci, dużo także dat. Warto o tym pamiętać, że wiosna ludów rozpoczyna się w lutym 1848 roku wydarzeniami we Francji wydarzeniami w postaci protestów oraz obalenia dynastii Bourbonów we Francji i przekształcenia Francji w Republikę. Następnie wiosna ludów rozlewa się na inne państwa, takie jak Włochy gdzie Włosi próbują walczyć z Austriakami i próbują jednoczyć państwa włoskie, to się nie udaje. Jeśli chodzi o wiosnę ludów w Austrii, tu możemy powiedzieć o tym, że Austriacy domagają się większej demokratyzacji, używając dzisiejszego języka swojego państwa. Dodatkowo w Austrii buntują się przeciwko rządom. Habsburgów, Węgrzy, którzy próbują odzyskać niepodległość. Niestety wojna austriacko-węgierska kończy się dla Węgrów klęską. Tutaj mamy interwencję rosyjską, która wspiera e, Austrię. Jeśli chodzi o wiosnę ludów w Niemczech, warto tutaj opowiedzieć o tym, że m, tutaj pojawiają się hasła zjednoczenia państw niemieckich w jedno państwo. Pojawia się pomysł zjednoczenia e, Niemiec pod kierunkiem Prus, ale władca Prus tej korony królewskiej, korony niemieckiej nie przyjmuje. W tym samym czasie, gdy dochodzi do wydarzeń wiosny ludów w Niemczech również Polacy zaczynają rzucać i domagać się, rzucać hasła i domagać się niepodległości. Wybucha powstanie wielkopolskie. To jest okres od lutego, marca do maja 1000 848 roku Polacy powołują rząd. Ludwik Mierosławski to jest postać, która zapisuje się w historii tego powstania. Polacy próbują porozumieć się z Prusakami, z Niemcami. Prusacy oszukują nas mimo pewnych ustępstw z naszej strony, oni swoich ustępstw nie dotrzymują. Próbują polskie oddziały zlikwidować, rozbroić. Dochodzi do potyczek pod Miłosławem oraz Sokołowem. Ostatecznie powstanie Wielkopolskie kończy się klęską, i Prusacy likwidują autonomię Wielkiego Księstwa Poznańskiego, które przekształcają w prowincję poznańską i tym samym wcielają do, do Prus. Rozpoczyna się kolejny etap germanizacji. W tym samym czasie, kiedy mamy wydarzenia w Wielkopolsce, również Polacy w Galicji, czyli w Zaborze Austriackim, próbują uzyskać pewne, Pewne, pewną autonomię. Tworzą się polskie rządy w Krakowie i Lwowie oraz powstaje Gwardia Narodowa. Natomiast Austriacy już na samym początku, przy zarzewiu tego, tego problemu z Polakami, ten problem likwidują, likwidują nadając chłopom uwłaszczając ich, a nadając ziemianom odszkodowania za uwłaszczenie chłopów, więc temat tak naprawdę, tak jak przed chwilką powiedziałem, nie zdążył się rozpalić, a już został przez Austriaków zgaszony. Polacy biorą udział w Wiośnie Ludów nie tylko na ziemiach polskich. Walczymy w wydarzeniach we Francji, bierzemy udział w walkach we Włoszech, czy także w walkach... W państwach niemieckich i przede wszystkim na Węgrzech. Tutaj warto wspomnieć o legionie Mickiewicza, który walczy we Włoszech, oraz generałach Dębińskim i Józefie Bemie, którzy stają na czele węgierskiego wojska i walczą z Austriakami oraz z Rosjanami w czasie powstania węgierskiego 1848-1849. Kończy się to powstanie klęską Węgrów, tak jak już wspomniałem. Kochani, dużo informacji, e, aby to wszystko zapamiętać, aby to wszystko powtórzyć, odsyłam was również e, na stronę epodręczniki.pl. Widzicie teraz adres na ekranie. Tam znajduje się bardzo fajny materiał poświęcony właśnie wiośnie ludów w Europie, ale również wiośnie ludów na ziemiach polskich, więc proponuję zajrzeć i w ten sposób jeszcze sobie te informacje utrwalić. No i też przy okazji zapisać, jeżeli prowadzicie notatki z naszych e, lekcji, więc można również taką notatkę tutaj stworzyć. Kochani, na sam koniec zachęcam Was do tego, abyście śledzili nas na kanale YouTube, abyście lajkowali, subskrybowali, dzięki temu będziemy w stanie dotrzeć do coraz nowych. Odbiorców, uczniów, ale również nauczycieli. Zachęcamy Państwa do tego, aby korzystać z naszych lekcji prowadząc lekcje zdalne. Zawsze możecie Państwo zadać, czy powiedzmy skorzystać z naszych materiałów w formie powtórzenia dla uczniów, czy nawet przypomnienia informacji przed Waszymi lekcjami. Dziękuję dzisiaj za uwagę.